Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Prasa kłamie. No to jest smutne stwierdzenie, ale w Ameryce na dzień dzisiejszy prasa kłamie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No to jest najgorsze ogólnie ostatnia historia świata, no to takie tendencyjne, histeryczne, oszukańcze reportaże, czy dziennikarze, czy dawanie relacji z tego, co się dzieje z koronawirusem, z paniką 19, no to jest makabra, to jest po prostu to, co prasa i telewizja, no i rząd pośrodku wykoleił tą prawdziwą sytuację, no to jest wstyd, to jest wstyd, jak środki masowego przekazywały, czy ciągle przekazują sytuację COVID-19. No, można pomyśleć, że to jednak to są gadzinówki, że oni jednak starają się robić prasę, żeby się sprzedawała, internet, żeby się ogląda i tak dalej, że to jest w zasadzie, no są pieniądze. No ale to jest troszeczkę jakaś sytuacja w tym wypadku, no to jest życie. To jest życie i śmierć ludzi. No i panika, która jest wprowadzana, no to jest po prostu nieprawdopodobne. To są jakieś opowieści pornograficzne, a nieprawda. To są historie stwarzane. Szczególnie uwielbiali pokazywać historie jakichś tam młodych ludzi, którzy niby zdrowi z jakichś tam powodów umierali bez potrzeby. No, okazywało się, że zawsze to były jakieś tam wskazania tego, żeby ludzie, no nie tyle przeciwwskazania, co mieli powody, byli osłabieni. No większość tych ludzi, którzy umarła, no to mieli jednak problemy. No ludzie poniżej 30, no to z reguły przechodzą to w miarę lekko. Ja znam 3 osoby, które miały koronawirusa, no w wieku około 60-tki. Ci ludzie po prostu no, przetrzymali, mieli parę dni ciężkie, no ale są zdrowi, nie mają nadwagi, nie mają cukrzycy, nie mają jakichś innych problemów. To wszystko przetrzymali. No, to taka sporo cięższa grypa z tego, co opowiadali. No i teraz już się nie zarażą, nie potrzebują żadnej szczepionki, po prostu przeszli swoje, no i są już uspokojeni, można powiedzieć, z jakiegoś powodu też część mówi, że jest zadowolona. Można też pomyśleć, że jednak te gadzinówki, te skandal, gazety specjalizujące się w tych skandalach, no bo to się sprzedaje, no na całe nieszczęście jednak skandale się sprzedają. Normalne takie rutynowe i podstawowe informacje, no to nikt tego nie słucha, nikt tego nie ogląda, a jakieś takie horrory, no to każdy się podnieca. No ale to nie jest zdrowe dla społeczeństwa. Te wszystkie tytuły w tych gazetach, no to też są makabryczne, bo to tytuły o to bardzo śmiertelnych skutkach paniki, to, że to wszystko przeskakuje, ludzie zaczynają sobie wyobrażać, że ta korona to gdzieś z drzew spada, zogłupili społeczeństwo, które jeździ w samochodach samotnie, w maskach, jeżdżą na rowerach, chodzą po ulicy samotnie i tak dalej, to wszystko zrobiła prasa, to jest pisali o braku efektywności maseczek, później, że maseczki są jedynym rozwiązaniem i tak dalej, no jest to raporty, czy sprawozdania, czy te gazety, no to się zmienia. No ale to wszystko było ustawione w kierunku zastraszenia. Tyle tylko, że najgorsze to jest to, czego nie można wybaczyć. Nie można wybaczyć tej stronniczości. Stronniczość pokazała się z całą siłą, że jednak to było przeciwko Trumpowi, przeciwko
aktualnemu prezydentowi. No bo pokazywali, gazety pokazują, że w zasadzie Ameryka, no to była jakaś specjalna, że Ameryka to jakaś taka była unikalna globalnie, że coś, co się stało w Ameryce, no to jest po prostu wina Trumpa. No i pokazywali, tłumaczyli, że to ten głupek, że ten pomarańczowy łeb mówił, żeby pić chlorok, czy sobie wstrzykiwać chlorok, no to brednie, które czerwone świnie po prostu albo wymyśliły, albo spreparowały, albo wykrzywiły w ogóle słowa, które Trump mówił. Oni przedstawiają ciągle Trumpa jakiegoś człowieka, który ze wsi, który chodzi i słucha z Nachora, a później tam na Twitterze powtarza takie jakieś brednie. No jest to nieprawdopodobne, to co czerwone świnie w Ameryce robią do legalnie wybranego prezydenta, legalnie wybranego przez ponad 60 milionów ludzi. No ile ludzi umarło w Ameryce? No jest to 500 osób na milion. 500 osób na milion, czyli to jest jedna osoba na 2000. No to nie jest, to jest troszeczkę więcej niż powiedzmy w Niemczech czy w Japonii, no ale powiedzmy jest mniej niż w Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy w Hiszpanii. Także wśród takich tych 7 krajów, no to Ameryka jest po środku, ani za dużo, ani nie mniej. Także to no na pewno nie ma co śpiewać na ten temat i celebrować, ale to jednak można też trochę krytykować Amerykę, no ale jednak wszystko to jest w tych ekonomiach, w krajach ekonomicznie jakich rozwiniętych, no to jest, nie jest to takie nienormalne, tak? To jest po prostu taka średnia. No i w Ameryce jeszcze jednak trzeba dodać, że te liczenie 80% ludzi, którzy umarli, no to byli w wieku ponad 85 lat. 75% no to mieli cukrzycę, jakieś inne wysokie ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. 50 parę procent no to miało nadwagę. Ogólnie rzecz biorąc, ci co umierali, no to mieli jedną czy dwie inne czy trzy schorzenia, które powodowały naturalne zejście. No, koronawirusa na pewno nie pomagał, ale najbardziej wredne i perfidne zachowanie ze środków masowego przekazu to jest to, ta manipulacja i wyborcze pokazywanie informacji. Jak chcieli i jak coś złego, to zawsze dawali dla republikanów. Jak coś dobrego, to zawsze pokazywali na demokratów. I to szczególnie widać, to jest takie typowe przekaz, czy pokazanie jak Nowy Jork, jak w Nowym Jorku, no bo czy w innych demokratycznych stanach, w tych północno-wschodnich też stanach, no to zawsze pokazują, że to pięknie tam zatrzymywali, że to się wszystko cudownie dzieje. No to prawda jest troszeczkę inaczej. Realność jest taka, że w Nowym Jorku no to miał rekord śmierci, rekord zachorowań, Cuomo i de Blasio, czyli major i gubernator, no oni nawalili, oni wysyłali chorych do domów opieki dla starców z tego względu, żeby właśnie obróżnić szpitale, no bo to największy ten kretynizm, no to było zmniejszenie tej krzywej, no bo krzywa, fachowcy przyszli, powiedzieli, że krzywa wyskoczy w ciągu 4 dni, będzie 100, 200, 300 tysięcy zachorowań, a w szpitalach może być tylko 10, 20 czy 30 tysięcy. No to powiedzieli, że te 100 tysięcy zachorowań, to zamiast w 4 dni, będzie w 4 miesiące. No i przesunęli. Okazało się, że nie ma tyle zachorowań, że jest dużo więcej miejsc w tych szpitalach. No a teraz wszystko jest pozamykane. Szkoły są pozamykane. No i planują to, że no diabli wiedzą, na ile to planują. Wszystko jest w zasadzie zamrożone i sparaliżowane.
Fikcja jest też literacka, prowadzona przez gazety, że Nowy Jork wraca z powrotem ekonomicznie do siebie, no ale bezrobocie, no i ilość ludzi, którzy po prostu wybyła z Nowego Jorku, szczególnie no bogatszych, no to doprowadziło do decyzji to, że tam są potężne podatki, tam są teraz Ocasio-Cortez, Aleksandra Ocasio-Cortez, taka komunistka z Nowego Jorku, no to powiedziała, że trzeba miliarderów po prostu opodatkować. Prawda jest taka, że w Nowym Jorku 1% mieszkańców, miliarderów płaci 50% podatków w Nowym Jorku, także to jednak ludzie będą uciekali, średnia klasa też ucieka, fachowcy uciekają, no bo się zorientowali, że mogą pracować z domu, no to nie muszą pracować w wysoko opodatkowanym mieście. Teksas i Floryda jakoś potrafiła to zbalansować, no bo oni jednak no tam turystów jest dużo mniej, no ale oni potrafili jakoś zbalansować te sprawy chorobowe i sprawy ekonomiczne. Też nie ma co rozpatrywać, no nie powinno się rozpatrywać tej tendencyjności pomiędzy tą polityką a zdrowiem i ekonomią, no ale niestety to tak jest, że 10 stanów najbardziej walniętych tą koronawirusa ekonomicznie, no i zdrowotnie, no to na 10 stanów i Dystrykt Columbia, czyli jest wokół stolicy Waszyngtonu, no to 8 z nich jest demokratyczna. Wszystkie te miasta, gdzie jest bandytyzm, wszystkie te miasta, które są strzelaniny, wszystkie te miasta, gdzie jest bezrobocie, no to tam jest właśnie, to jest prowadzone przez demokratów, bardzo często niebiałych, no i bardzo często przez ludzi, którzy nie mają współmałżonków przeciwnej płci, czy nie mają dzieci, tak? Także to jest po prostu, no to już jest taka nowa normalność, no ale tam jest smród, brud i ubóstwo, można powiedzieć. Najmniej do przebaczenia to można powiedzieć, że jest to, że amerykańska ta prasa przestała być, środki masowego przekazu przestała być zbalansowana. Także to jest wstyd. Zawsze prasa to jednak miała pilnować i trzymać jakiś balans. To się wszystko zniszczyło. Wiadomo, że tego COVID-u to on tam sam wygaśnie, ale jednak kompletnie to nigdy nie będzie zlikwidowany. Tyle tylko, że trzeba by było, żeby kompletnie zlikwidować, trzeba by było kompletnie zamknąć. No ale jak ludzie się kompletnie zamkną, no to nie ma pieniędzy, nie ma jedzenia, nie ma ekonomii. No i koszty czegoś takiego, no to są dużo gorsze niż powiedzmy jakaś tam żywotność. Długoterminowo te zdrowie ekonomiczne i zdrowie psychiczne i zdrowie całego narodu, to trzeba inaczej zorganizować, żeby nie było ruiny. Stany, które potrafiły jakoś to zbalansować, no to właśnie była Floryda i Teksas. Tam ilość śmiertelności jest w zasadzie podobna do stanów na wybrzeżu, no bo i Floryda jest na wybrzeżu, no i Teksas jest też na wybrzeżu, tyle tylko, że tam od Zatoki Meksykańskiej. I oni potrafili. Tam bezrobocie na Florydzie jest 8%, bezrobocie w Teksasie jest 9%, także to jest dużo, dużo mniejsze niż powiedzmy w Nowym Jorku czy w tych północno-wschodnich stanach. Nowy Jork, no wszystkie stany, no to muszą jakoś doprowadzić tą ekonomię. Teraz kompletnie wszyscy ci gubernatorzy to nie patrzą na ekonomię. Tam po prostu zamykają. Nauczyciele się do tego dołączyli, chcą uczyć z domu, no to powinni mieć pensję połowę, no bo jeżeli nie ma opieki nad dziećmi, no to oni robią połowę
roboty. Jest dużo powodów, żeby popatrzeć na tę różną statystykę, na ilość tych śmierci, na ekonomię i tak dalej, i tak dalej. I prasa tego nie robi. Prasa nie robi... I to jest największe właśnie oszukaństwo i to jest najmniej z tego wszystkiego jakoś tak honorowe pokazywanie tej walki. Widoczna jest ta walka pomiędzy lewactwem, socjalistami, demokratami i konserwatystami. Socjaliści postawili wszystko na jednej szali. Po prostu Trumpa zlikwidować, wprowadzić socjalizm. Nawet jeżeli jest to za cenę narodu, za cenę ekonomii, za cenę kraju całego. Także jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie i głosujesz, no to w listopadzie wiadomo, co, na kogo powinnaś głosować, powinieneś. Głosuj na konserwatystów, głosuj na Bóg, honor, ojczyzna, nie głosuj na socjalistów, na Marksa. Zabranie, powiedzmy, prawa, wszystkich praw konstytucyjnych na tego rodzaju rzeczy, na totalny ateizm, na totalny koniec moralności i tak dalej, i tak dalej. Także socjalistami nie wiąż się, z komunistami nie wiąż się, zostań albo przejdź do konserwatystów, do tradycjonalistów. Na pewno kraj na tym lepiej wyjdzie, no i ty lepiej wyjdziesz. Zdrowia! Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.